Hej, witam was serdecznie, zapraszam na kolejny film z serii Zagramy w Dark Souls 2, oczywiście w ramach serii cosplayowej, no i ruszamy w końcu w stronę miejsca walki z lustrzanym rycerzem, aby móc zjechać do wspaniałej kaplicy Amany. Przypomnę, że oczywiście ostatnio zdobyliśmy już ten klucz królewski, znaczy do klucz do królewskiego korytarza na górze, to było dość dawno temu. No ale w końcu wracamy. No i przypominam, że odcinki z Dark Souls 2 będą pojawiały się w okolicy godziny 18, znaczy około 18.00. Natomiast ten mógł się pojawić jeszcze kilkanaście minut po 18, tak doliczając przetworzenie, ale już kolejny będzie o 18, bo będzie wysyłany zaraz po tym. Dobrze, czas na siebie. Aha, panie hitboxy. Dzień dobry. Grzecznica. Bez tarczy lecimy. Jestem oczywiście podłączony tutaj na multi, ale nie sądzę, żeby zdarzyła się sytuacja, że lustrzany rycerz przyzwie sobie jakiegoś gracza do pomocy, bo jak ktoś nie wie, to jest jedyny w zasadzie boss, który ma taką mechanikę, że przyzwie sobie pomocnika, który może być innym graczem, ale nie musi. W takiej sytuacji wtedy jest to po prostu sterowany przez sztuczną inteligencję. Że zobaczymy. No, jeżeli przyzwie mi jakiegoś gracza, to bym się naprawdę bardzo zdziwił, bo teraz już mało osób tutaj gra, szczególnie na takich bossach. No, na tym bossie akurat to może być bardzo trudne do zrobienia, żeby ktoś stał i czekał jeszcze specjalnie na kogoś, nie? Jak jest tak mało graczy. Myślę, że taka szansa jest strasznie niska, chociaż istnieje. O, i zaczyna się właśnie moment przywoływania. Warto wykorzystać do nabicia jakichś obrażeń. Oczywiście, no, w tej chwili, jak widzicie, on otrzymuje dwa razy mniejsze obrażenia, jakoś około. No i to jest NPC, bo już byśmy widzieli jego nick, gdyby to był gracz. Dobra. O ja. Są dwa sposoby, albo olewamy tego pomocnika i zajmujemy się tylko bossem, albo szybko go zabijamy i zajmujemy się znowu lustrzanym rycerzem. Myślę, że lepiej będzie szybko go zabić, bo jak widzicie, zdrowia to on dużo nie ma, mimo tak ciężkiego ekwipunku to nie jest on zbyt wytrzymały. Dwa lekkie i jeden mocny atak wystarczyły. Wydaje mi się, że ten trzeci lekki by nie wystarczył, dlatego stwierdziłem, że dobra, zrobimy ten mocniejszy atak. Okej. Ja w przyszłego odcinka prawdopodobnie już zmienimy ekwipunek, tylko nie wiem, czy będę miał jakieś sensowne możliwości. Może ekwipunek lustrzanego rycerza nie byłby głupim pomysłem. Kurczę, wkurza mnie trochę ten zestaw ataków na tym mieczu. Często uderzamy... Wow. Moim zdaniem niesłusznie w tarczę. O nie! Nie! To są jakieś jaja, nie? To są kurde jakieś jaja, po cholera się leczyłem. Jak w Dark Souls 2 takiego boosta dostałem zawsze ci bossowie i tak się rzucają. Także... No to jest jakiś żart chyba. że on mnie zabił teraz, no ale dobra. Okej, czym byłby odcinek bez śmierci, co? Dobrym odcinkiem. Bardzo dobrym. Przynajmniej dla mnie. Taki cel sobie zawsze stawiam. No ale cóż, niestety. Tutaj tych rzeczy po drodze nie będę zbierał, bo tu nie ma niczego ciekawego. Znaczy mogę pokazać, że to są jakieś tam klejnoty życia. Nie, nie klejnoty życia, nie? A ryzykujcie życie, bo jak oni wam tutaj zaraz podbiegną, to możecie przez foga już nie przejść. O właśnie, to już było też na styk. Pięknie. No, może nie do końca. To jest właśnie też ciekawe, że ta jego tarcza jest faktycznie... To będzie takie techniczne przemyślenie. Jest faktycznie fizycznym obiektem, z którym możecie wejść w kolizję. Znaczy on was blokuje, nawet jak nie wykonuje jakiegoś ataku, którym służy do blokowania się. Tylko widzicie, ta tarcza jest cały czas taka, że przeszkadza wam w podchodzeniu do niego i wyłapuje ataki. No, fakt, że często niesłusznie, jak teraz na przykład było, wcześniej, czy atak wcześniej. Teraz naprawdę słusznie. Więc to dobrze działa i jest bardzo upierdliwe.
No. Nie. No chyba sobie żartujesz, że na takim pasku zdrowia w ogóle. Co? To jest w ogóle możliwe? Że on tego życia musi trochę stracić. Ale przynajmniej zobaczymy innego pomocnika. O, Estusa mi zjadło, ale życie nie dało. Fajnie. Tylko to jest zawsze ta chwila, kiedy macie poczucie, że nie powinniście już walczyć, bo powinniście zabić go szybciej, nie? No jasne. Jezu, ale dobra, teraz akurat miałem szczęście. Patrzcie, koleś, który ma lżejszy ekwipunek, jest w stanie więcej przetrwać niż tamten z ciężkim, no. Dobra. Tak na plus. No nie wierzę. No jakim cudem? No nie wierzę. W końcu. Wow. Wygląda jakby swojego pomocnika zabił. Myślałem, że się szykuje. Nie do tego. A do wezwania sobie znowu kogoś. O! Okej! Okay. Teraz się szykujesz do tego. W porządku. Muszę ci trochę wybić ten pomysł z głowy. Ej, to był najdziwniejszy backstab, nie? Ale to było niezasłużone teraz w moją stronę. Znaczy z korzyścią dla mnie. Naprawdę. Po prostu go sobie odwróciliśmy jak chciałem. O, pech, kolego. Ta walka jest tak brzydka po prostu. Jest jednak skutek tego, że nie grałem, no. Długo. Zniknęło. Ciekawe. Porównajcie sobie tę walkę do mojej walki z wyzwaniem. Jaka to jest naprawdę różnica? Oho, pewnie. Zaraz mnie zabiję. Nawet nie chcę narzekać na to, że trzeci unik mi nie wszedł. Nawet nie chcę o tym mówić. Dobra. Coś dziwnego się stało. Poza tym, że znowu nie wiem jak tarcza go uratowała. No. Okej. Dobra, żeby nie było jak ostatnio. Tym razem nie dam mu szansy, że mnie zabije jakoś dziwnie. Okej. Ja pierdzielę, no po prostu nie wytrzymam za chwilę. Naprawdę nie wytrzymam za chwilę. Czy to jest jakiś nieśmieszny żart? Przepraszam bardzo.
Ja w życiu bym nie pomyślał, że ta walka będzie mi sprawiała problemy znowu, nie? Poważnie. No nie rozumiem. Nie rozumiem i nie chcę tego zrozumieć. Dobra. Teraz się musi udać, kurde, do 3 razy. Starczy tego umierania. No przynajmniej mam nadzieję, że w Amanie nie będzie żadnych zgonów, nie? Oczywiście. Zło, ile razy mi się ten miecz na tej tarczy zatrzymał, to nawet nie zliczę. Aha, dobra, nie, nieważne. 16 dusz. Nieważne. To było ciekawe. Wow, to jest atak, który rzadko robisz. Mam wrażenie. No w kogo ty to... Kierowałeś to ostrze. Właśnie nie wiem, czy można mu przerwać to. O! Czy tego nie, ale. No wiecie, które tak nie poprzednio. O, miło. Bez kolumny będzie trochę prościej. Znaczy, mogłem sobie po prostu zużyć też przyspieszenie regeneracji staminy, nie? Czy tam ten pąk zielony. Wow! Ej, myślałem, że on prawie tylko na wejście. Albo jak naprawdę jesteśmy daleko. Teraz byłem przy nim w zasadzie, więc nie wiem, dlaczego mi się ten atak w ogóle odpalił. Oj. Dobra. To są taki, powiedzmy, obszarowy. Trochę. W końcu. Do 3 razy. Gini! A ja lepiej się już będę stąd ewakuował powoli, bo... Oni przy tym fogu... Przy tym fogu! Na mnie czekali. Dobra. Nieważne. Powinniście sobie odpuścić za chwilę. To już sobie darowali. Kurde, wybaczcie, ale naprawdę nie wiem, co tu się stało. Ale trzeba będzie się rozgrzać jeszcze, nie? I przyzwyczaić mocno tego sterowania. Pocisk dusz, kwarcowy pierścień plus 2 i żarastezę. O, wrzucę żarastezę i w ramach praktyki zobaczymy sobie jeszcze raz z tym bossem. To jest żart, jakby co. O Boże. No niech będzie. Jakby dźwięk. No to minerii może minimalnie chociaż szybciej zjeżdżać. Zielony punkt, dobrze. Dźwięk, jakbyśmy co najmniej do jeziora wskoczyli. No i się zaczynają te śpiewy. Oj, które będą nam towarzyszyły tutaj. Kapliczka Amany. Wszystko rozpalone. Cudownie.
przypatrzmy się tutaj. Zastanówmy się na tym, jak to przejść. Oczywiście będę przebiegał, bo to jest jak dla mnie jedyna słuszna opcja w tym miejscu. No dobra. Chodźmy. Akurat miejsce, do którego rzadko podchodzę. Myślę, że jest warte odwiedzenia, chociażby do tego. Tarcza drzemiącego smoka, okej. Naprawdę rzadko tu podchodzę. Co powiesz, bazyliszku? Ej! Bazyliszku! Pin. Dziękuję. Co to za wiadomość? Pułapka czy co? Nie wiem, jak na skolarze tu jest, bo na wyzwaniu tu nie byłem. Tą skrzynię, no wow. Przy tą skrzynię uważaj na atak. Serio? Aha, czyli chodziło o to, żeby uważać na bazyliszkę. Zwiędłe zioło zmierzchu. Okej. Okay. Powiedzmy, że ocenimy to pozytywnie. Tutaj też jest skarb. Można by sobie ściąć. No właśnie. Jak za moment będzie na dole, to sobie tam to podniesiemy. I też nie wiem, czy tego na skulerze nie zmienili. Czy czegoś innego tam nie będzie do zdobycia. A, w ogóle jeszcze powinienem to na początku powiedzieć, przepraszam. Kamerka będzie od przyszłego odcinka. Chyba, że nie chcecie. Możecie to znać w komentarzu, bo... Do tej pory pamiętam, że zdecydowaliście się jakby na to, że chcecie. Ale może teraz jak jest bez, to tak w sumie stwierdza się, że nie wiem, lepiej jest coś, że nic nie rozprasza. Ognisty motyl i migoczący tytanid. Dobrze. Gdzieś tu jest. Dobra, póki sam pod wpływem śpiewu. Idźmy dalej. Najgorsze, ten śpiew za chwilę się skończy. I musimy sobie tutaj poradzić. Oho, oho, pięknie, pięknie. Pięknie mnie zablokowaliście. No jest po mnie. Nie mogłem jak zrolować, bo tu była ławeczka kamienna, a w tym miejscu też była i jeszcze ci kolesie. Że te stwory i ten tutaj. Masakra jakaś po prostu. Ale to jest właśnie kaplica Amanena. Ciężko tutaj ratować było. Wydobyk jest tamtą, od tamtej, która tam siedzi, ale miałem wrażenie, że trochę jakoś dziwnie się niósł. Grunt, weź i szybko zamknąć drzwi. Poga? No i ja rozumiem, że z drugiej strony będę za chwilę. Ale chyba tamten... Tamten mnie nie zauważył, to możemy porozmawiać na spokojnie. We are Milfinito.
We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever, as we always have from long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. O, gładki dwabisty kamień. This is all that we can do. Serio? When we sing, tak, to już się powtarza. Nie gadaj mi, jak mnie klątwa atakują. Kukła człowieka. I szkarłatna woda. Okej. Nie ma. Z lewej strony oczywiście tutaj chociażby w wodzie widać. Nic nie ma w sensie tam całego do zdobycia. Generalnie lokacja... No... upierdliwa, bo w wielu miejscach można spaść do wody, a te skarby często są tak też, że trzeba wąską ścieżką przejść. Plus no... design... Znaczy tak, generalnie jeżeli chodzi o otoczkę, jest fajna, ale trochę leniwe jest to, że to jest po prostu płaskie całe, jest woda, w której siedzą stwory. Są magowie, którzy po prostu nawalają do was i wykorzystują to, że to jest płaskie całe, mało to jest przeszkód. I nabijają duże obrażenia i często atakują. Lepiej sobie odpuścimy tamten etap. Przejdę? Idę. I od razu ogniska, chociaż teraz będzie dopiero ten najtrudniejszy etap, tak naprawdę. I tak chyba tego będę musiał zabić, bo nie rozpalimy sobie. A nie, rozpalimy, dobra. O, na tym siądziemy, nie mam problemu. Nie ma żadnego problemu. Się okaże, że generalnie w Amanie zginę mniej razy niż na lustrzanym rycerze, to byłby jakiś żart, nie? Naprawdę, to bym się bardzo zdziwił. Ale lepiej nie będę tak mówić, bo szansa na to jest naprawdę malutka. Już mnie gonią, nie? O właśnie. Ci. Kurde, nie tak. No pewnie. Ponad połowa zdrowia. Sekundę. Strzał dostałem i ten jeszcze na mnie skoczył. To maleństwo, jak to one określają. Zabójcze. Gdy nie mogłem... Ważne? Chyba nikt więcej tutaj nie powinien wejść. Nawet one nie wejdą. O! Dobra! Przepraszam! Jezu, nie! Lecz się. Pięknie.
To jest właśnie to, nie? Poczujecie się na chwilę pewnie, to nagle coś się zmieni w ten sposób, że praktycznie giniecie. Nie podejdzie. A może ty dobrze, że sobie odpuści, ja nie próbuję tutaj mnie atakować przez ścianę jakoś. Płatki, dwa bisty kamień. Oczywiście do wymiany tam jeździ na początku, w przedsionku. Właśnie nie pamiętałem, czy też by mi strzelała w plecy, więc tak stwierdziłem, że lepiej będzie ją też ubić od razu. No i tutaj chyba lepiej mimo wszystko, jakbym przebiegł. Póki nie będę tego korzystać. Zresztą to też jest bardzo dobre rozwiązanie akurat tutaj. O, dobra, chodź. Nikt mnie inny nie wypatrzył. Poza tobą. Że jest cudownie. Okej. Co dalej? O tak. Tam jest dwóch. W sensie jeden koleś plus strzały. Oczywiście w wodzie siedzi milion tego. Dobra. Nie, ja myślę, że zrobimy tak. Tyk. Tyk. Dopóki mogę, to bez sprintowania, żeby mieć staminę. Też, żebym później troszkę na siebie uwagę zwrócił. Okej. Okay. Teraz już lepiej chyba przyspieszyć. Dobra, nie wiem jak to się stało. Nie chcę tego wiedzieć. Proszę nie! Nie przerywajcie, cudownie. Cudownie. Teraz tylko do ogniska. Jesteśmy w domu. No i słuchajcie, oficjalnie można powiedzieć, że praktycznie Amana już ukończyłem z mniejszą ilością podejść niż miało być. Nie, wiecie co? Słuchajcie, myślę, że to miejsce dokończymy sobie chyba w przyszłym odcinku już. Także będzie jeden boss dzisiaj, Lustrzany Rycerz. Porównanie i dokończenie będzie w przyszłym materiale. No i oczywiście też wrócimy sobie do kolejnej lokacji, na spokojnie się zastanowimy nad zmianą ekwipunku już. Także może jeszcze do Manjuli skoczymy. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę. No i zapraszam jutro o 18 na Dark Souls 2. Cześć!